Dzień dobry, szubrawcy. Prosiliście, abym nagrał film o bossach, więc dzisiaj opowiemy sobie o tych poczwarach. Czyli jak je ugryźć, jak się do nich dostać, czy w końcu skąd mamy wiedzieć, kiedy się zrespią. I jako pierwszą weźmy sobie Xarkę. Pojawia się ona w głębi Serengia Shrine i jak pewnie wiecie, wypada z niej najlepsza broń nieawakeningowa. Dlatego często opłaca się ją odwiedzać. A oprócz tego często z niej dropią inne szpargały, jak Liberto czy sztabki złota. I teraz rodzi się pytanie, jak z nią walczyć? W gruncie rzeczy to jest bardzo prosty boss. Trzeba pamiętać o jednej zasadzie, która zresztą obowiązuje przy każdym z bossów. Trzymajmy się z tyłu. Dzięki temu raz, że mocniej bijemy, a dwa, że jesteśmy dużo bardziej bezpieczni i niepotrzebnie nie obrywamy. Jeżeli się wobec tego zastosujecie, to jedyne, czym może zagrozić wam Xarka, to zionięcie ogniem. Na chwilę przed samym atakiem pojawia się czarna poświata wokół tej ośmiornicy i staje się niewrażliwa na ataki. Po czym zaczyna monstrualnie chuchać, zabijając wszystko, co ma przed sobą. Musimy wtedy szybko przejść za jej plecy, bo tam jest bezpieczne miejsce, albo jeżeli nie mamy takiej możliwości i jesteśmy blisko jednego z filarów, to możemy się za nim spokojnie schować. Natomiast skąd wiemy, kiedy się zrespi Xarka? W momencie, w którym respią się bossy, pojawia się komunikat na środku ekranu. Wtedy wiemy, że się zrespił. Ale jest dużo lepszy sposób, o którym opowiem wam w dalszej części filmu. Teraz weźmy sobie Madstera. Ten przerośnięty glut pojawia się na wzniesieniach w okolicy Glish Ruins. Jest to chyba boss, którego drop jest najbardziej skromny. Możemy z niego wydropić jedynie Liberta, Marki, niebieskie bronie awakeningowe i jakieś tam szpargały, ale nic specjalnego poza tym. Ale nie jest też trudny. Jedyne, na co trzeba uważać, to moment, w którym wchodzi pod ziemię. Bo gdy z niej wychodzi, to pojawiają się jakieś paskudne ostrza ze szlamu. Czasami też wchodzi pod ziemię, by się pod nią przemieścić i wtedy nie dzieje się nic. Ale z czasem nauczycie się to odróżniać. Tak czy inaczej, na początku dawajcie dyla tylko, gdy się zakopię. No i bijcie go od tyłu. Wędrując dalej w górę mapy, natykamy się na Bega. Respi się on na jeziorku przy Northern Plain of Serendia. Tutaj drop jest ciekawszy, bo możemy z niego wydrzeć najlepsze dostępne rękawice. I jak się z nim bić? Od tyłu. No i musimy uważać na moment, w którym Beg zaczyna drzeć japę. A przy okazji robi się na moment bardziej czerwony. Wtedy zaczyna miotać tymi swoimi łańcuchami na lewo i prawo i to jest chwila, w której trzeba znaleźć się daleko od niego. Idąc dalej mamy góry, w których leży gniazdo Karandy. Tutaj wraz z dziesiątkami innych osób liczymy, że wypadnie najlepsza broń awakeningowa. No i jest trochę trudniej. Raz, że ta Karanda potrafi błyskawicznie zabić, a dwa, że ma przy okazji parę niewygodnych mechanik. Pierwsza z nich to moment, w którym Karanda zaczyna kucać. Wtedy trzeba od niej uciekać, bo zabija wszystko, co przy niej stoi. Druga mechanika jest wtedy, gdy Karanda na moment znika. Wtedy trzeba podejść do centrum gniazda, bo zabija wszystko, co jest na zewnętrznym pierścieniu. I co ciekawe, te dwa etapy mogą nastąpić po sobie momentalnie. No i taka trzecia, mniej inwazyjna mechanika, ale też trzeba na nią uważać. Jest to moment, w którym przywołuje ona inne, mniejsze harpie i te mniejsze harpie też potrafią całkiem mocno poturbować. I podczas tego przywołania też na moment znika. Dlatego na początku profilaktycznie tylko jak zejdzie wam z oczu, to uciekajcie do środka. I co jest w tym wszystkim ważne, to to, aby obserwować tę Francę, gdy ta zawoła swoje koleżanki. Bo robi się na moment całkiem spory chaos i ciężej ją wtedy dostrzec. Natomiast na prawo od harpi mamy jeszcze Forest of Seclusion. Tam wyrasta Dim Tree Spirit. I mamy okazję z niego zdobyć najlepszą zbroję. Bardzo dobry pasek i parę innych drobiazgów. I ja osobiście nie przepadam za tym bossem, bo co chwilę się od niego obrywa, nawet jak się stoi z tyłu. A oprócz tego, gdy nie uniknie się jego ataku, to powala albo ogłusza. W dodatku trzeba uważać, jak robi się czerwony i wkłada łapska w ziemię, bo wtedy zabija to, co przy nim stoi. Ale najbardziej upierdliwe jest to, że on co chwilę macha tymi łapami i robi się czerwony. Dlatego na początku może być niełatwo, ale jak najbardziej się to opłaca, bo ta zbroja jest naprawdę bardzo rzadka. Na północy od naszego enta mamy Red Nose'a, zaraz nad Western Guard Campem.
i tak prawdę mówiąc na początku odradzałbym tego bossa. Łatwo można się na nim przewrócić. Jest dużo rzeczy, na które trzeba uważać, bo tu zabije okrzykiem od frontu, tam skacze i zadaje obszarowe obrażenia, po czym zacznie szarżować ze swoim tasakiem. A ten drop, no, szału nie ma. Idąc dalej na wschód, docieramy do podziemnego legowiska Kutuma, czyli takiego kamiennego tasiemca. Tutaj możemy znaleźć jeden z dwóch najlepszych offhandów w grze, ale Kutum bywa przewrotny, więc potrafi zabić i tych, którzy dobrze znają jego mechaniki. Jest to moment, w którym, podobnie jak Xarka, staje się niewrażliwy i zabija wszystko, co przed nim stoi. Problem jest w tym, że czasami ciężko jest zlokalizować jego plecy, żeby się za nimi schować. Oprócz tego on sam chowa się pod ziemię, po czym z niej wyskakuje, zadając niemałe obrażenia. No i trzeba kombinować i albo chować się pod ścianą, albo wypatrywać kurzu, bo w miejscu, w którym się on pojawia, za moment wypełźnie Kutum. No i ostatnim już bossem jest smok. Bo jakże mogłoby zabraknąć smoka? I tutaj, w jego łupach, możemy dorwać się do innego, bardzo cennego offhandu. A gdzie się respi? Za 7 spotami, za 7 lagami i za 7 wydmami. Na pełnoprawnej pustyni. Żeby dojechać do Nowera, trzeba wyjechać z bazaru i jechać mniej więcej prosto. Prędzej czy później natkniecie się na ludzi bądź na smoka. Ale co tu dużo mówić, jak powszechnie wiadomo, smoki żywią się dziewicami. Więc głoduje biedak. Przez to raczej nie jest jakimś silnym przeciwnikiem, także nie przyzwyczajajcie się do tego piachu. Mówiłem o tym, że jest lepszy sposób, aby dowiedzieć się o respach bossów, niż wypatrywanie informacji na środku ekranu. A mowa tu o Discordzie. Jedyne co tak na dobrą sprawę trzeba zrobić, to go ściągnąć, zarejestrować się i dostać zaproszenie na kanał, który was interesuje. A zaproszenie wklejam wam w opisie. Nie będę tutaj opisywał ogólnego działania Discorda, bo jedyne co nas interesuje to to, że skupia wokół siebie sporo graczy, którzy wrzucają informacje o bossach. I tak, każdy boss po swojej śmierci nie może się zrespić przez konkretną liczbę godzin. Natomiast gdy ten czas mija, to dopiero wtedy otwiera się okno, które też trwa kilka godzin. I dopiero w tym czasie boss się zrespi. Co nas w tym wszystkim interesuje, to to, że mamy dokładnie te czasy podane. Drugą kwestią jest to, że gdy zabijemy na jakimś kanale bossa, to nie wiemy, na jaki kanał mamy przejść, bo w ciemno możemy trafić na kanał, na którym boss już jest zabity, albo na którym jeszcze nikogo nie ma i tracimy czas. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi zakładka Live Calls. Gracze aktualizują w niej stan bossa na każdym poszczególnym kanale. Dzięki czemu możemy sprawnie rozplanować to całe przechodzenie między channelami, tak aby zabić na przykład 3 bossy zamiast jednego. Są jeszcze inne zakładki, jak na przykład Ryskalka czy Wieloryba, jak ktoś na przykład zajmuje się huntingiem. Ale Boss Tamer i Life Calls to są najważniejsze zakładki, które pomogą wam przy tropieniu bossów. A ja tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się, ludziska.